Cześć! Dziś krótki film o tym, że radio w Toyocie Camry może dostać Android Auto i CarPlay na fabrycznej strefie, czyli jakby w menu radia, tak jak tego oczekiwali w aktualizacjach właściciele tego auta, a czego Toyota im nie dała. Zapraszamy! Najpierw radio. My tu mamy radio z małym ekranem, nieco wgłębionym w stosunku do całości, co może sugerować, że jest to radio Denso. I jak widzimy, nie ma tu Android Auto czy CarPlaya w menu. Teraz wchodzimy w opcję aktualizacje oprogramowania i mamy tu kilka informacji. Jeśli chcecie, żebyśmy Wam potwierdzili, że możemy aktywować Android Auto i CarPlay, to zróbcie nam zdjęcie dokładnie tego miejsca i nam wyślijcie na adres podany poniżej w opisie tego filmu. I zróbcie zdjęcie tak, żeby też było widać jakby całe radio z tymi przyciskami po bokach. A jeśli ktoś chce zabłysnąć, to może przycisnąć menu, potem wyświetlacz, wyłączyć wyświetlacz, przycisnąć 5 razy ten przycisk, następnie 5 razy ten przycisk i mamy już menu serwisowe. Tutaj można w łatwy sposób znaleźć, kto jest producentem tego radia. Ta informacja z tego miejsca akurat nie jest nam potrzebna, ale widać, że jest to radio Denso. Zresztą jak wyjmiecie radio, to też widać, kto jest producentem tego radia. Żeby wyjść z menu serwisowego, trzeba wyłączyć stacyjkę. W każdym razie w tym radiu można aktywować Android Auto i CarPlay tak, jak to mogłoby być fabrycznie, czyli przewodowo, i jak widać, to działa. Po takim przewodowym podłączeniu telefonu wyskakuje nam tutaj odpowiednia ikonka w zależności od tego, jaki mamy telefon, i już możemy cieszyć się chociażby mapami Google w Toyocie Camry. Również w tym miejscu, w fabrycznym menu radia, widzimy, że są dwie opcje, czyli Android Auto i CarPlay. Tak jak to już pokazaliśmy, działa to na fabrycznej strefie, czyli jako opcja radia, no tak jak to powinno działać, tak jak to mogła zrobić Toyota, ale z jakichś względów nie zrobiła, a jeśli tego nie zrobiła, a potrzeba Wam tego, to zgłoście się do nas. Nie będziemy tu szczegółowo omawiać, jak działa Android Auto i CarPlay, jakie ma funkcje, ponieważ no, jeśli oglądacie ten film, to domyślamy się, że wiecie, czego szukacie. Szczegóły jak zawsze są w opisie tego filmu poniżej, więc tam zajrzyjcie, tam jest też kontakt do nas. Tyle na dziś, do następnego razu.